Damian Osytek, tuż po przegranej niestety walce na FFF2. Witam. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór. Pierwsze właśnie pytanie, z tego co udało mi się zauważyć, wyszedłeś bardzo taki spięty. Czy to być może utrudniało ci zadawanie ciosów lub koncentrację? Nie, no może tak to wyglądało. No debiut, kurde, ale naprawdę się dobrze. Czułem zajebistą rozgrzewkę, zrobiliśmy. Brałbym tą dyspozycję psychiczną, fizyczną w ciemną przed walką. Myślałem, że będzie dużo gorzej, że wyjdę mega spięty, że nic nie będę robił, że będę stał, przyjmował, gdzieś tam czasem oddawał. I to zaskoczył cię swoją dyspozycją? No nie, w ogóle te obrotówki nie wchodziły. Ja się zaskoczyłem, że znowu ręce miałem na dole i to jest mój ból i odwieczny problem. Będziesz kontynuował dalej starty? Tak, myślę, że będę. Jakieś nazwiska być może masz już? Nie, no nie mam nic, śmiejemy się tam. Nie, no nic nie. Wszystko jest okej, okay. Zobaczymy, usiądziemy z włodarzami i porozmawiamy, zobaczymy jakie są oczekiwania, jakie propozycje, pewnie coś będzie. Kondycyjnie jak się czułeś podczas pojedynku? Dobrze, mówiono mi, że to nie najlepiej wyglądało, ale naprawdę źle się nie czułem. A właśnie miałeś taki plan, aby walkę toczyć w stójce? No tak, wiedziałem, że Rafał będzie chciał stójkę, ja też będę chciał stójkę, bo się lepiej tu czujemy. No ja wstawałem z tego parteru, robiliśmy ten parter, ale to nie jest nasza bajka, tak mi się wydaje. Przecież ja no dużo jiu-jitsu robiłem, no. Ale wiedziałem, że to będzie raczej stójka, jeżeli gdzieś tam są już jakieś tam końcówki energii, chociaż tego też nie było. Każdy robi to, co umie, to co zna jakby najdłużej. Więc wiedziałem, że on będzie szedł w stójkę. Ja też dużo boksu robiłem, więc no tak mniej więcej wyglądało. Po tym high kicku kompletnie cię odcięło, czy jednak miałeś... Nie, odcięło mnie na sekundę, jak upadałem. Słyszałem, jak sędzia przerywa, jak mi oddaje szczękę, nie. Okej, więcej już nie męczę, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.